Dzień dobry, cześć. Nagrywam kolejną sesję. Dzisiaj jest słonecznie i wietrznie. To zaczynamy. Uklękniemy, połączymy stopy. Rękami zabierzemy mięśnie pośladków, żeby siąść kośćmi miednicy na kościach pięt. Wtedy prostujemy plecy, czubek głowy kierujemy do sufitu, brodę lekko do mostka, barki wycofujemy w tył, opuszczamy w dół od uszu i grzbiety dłoni położymy miękko na udach. Oczy na chwilę przymykamy. Uwagę kierujemy do wewnątrz. Ciężar ciała rozkładam równo między oba pośladki. Jednakowo rozluźniam obie nogi. Jednakowo wydłużam obie strony kręgosłupa, unosząc od lewego pośladka lewe ucho wyżej, od prawego pośladka prawe ucho wyżej. Uspokajam. Rozluźniam ręce. Przez chwilę obserwuję oddech. Żeby zauważyć, jak oddycham. Poczuć fazę wdechu, poczuć fazę wydechu. Poczuć ruch powietrza w ciele. Z wydechem czuję ciężar pośladków, posiadam na podłożu, rozluźniam brzuch, tak żeby kolejny wdech mógł być pełniejszy, żeby kolejny wdech podniósł całą klatkę piersiową wyżej od miednicy. Chwilę sobie tak oddycham.
z wdechem wydłużając kręgosłup, z wydechem utrzymując go wydłużonym, puszczając napięcia z twarzy, z szyi, z rąk, z brzucha, z nóg. I powoli oczy sobie otworzymy, dłonie spleciemy, tak przytwierdzając też nadgarstki, kłęby dłoni jedną do drugiej, ale z tyłu za plecami, na krzyżu. Naciskamy wtedy kciukami na krzyż i troszkę sobie tymi kciukami krzyż podciągamy w górę, tak żeby spionizować, mieć pewność, że spionizowałam jednicę. Następnie wycofuję łokcie, tak jakbym chciała je połączyć, wycofuję barki, robię głęboki wdech, czubek głowy, piersiu noszę w górę i z wydechem ściągam ręce w dół, prostując łokcie, także kciuki odstawię na przykład na duże paluchy. Naciskam kciukami na duże paluchy albo na ich podstawy i z wdechem unoszę mostek wyżej. Z wydechem próbuję odejść troszkę dalej palcami rąk. Z wdechem znowu mostek wyżej, czyli otwieram front tułowia. Z wydechem ręce jeszcze troszkę dalej, już opieram się na kłykciach pozostałych palców. Robię jeszcze jeden wdech. Spokojny wydech. Mogę jeszcze spróbować rękami. Z wdechem kłykcie naciskają, piersiu noszę, odchylam głowę. Spokojny wydech. I z kolejnym wdechem unoszę głowę, wracam do pionu. A następnie dłonie ustawimy sobie na lewym biodrze. Czyli dłonie są cały czas splecione, opieram je o lewe biodro. Lewa dłoń tak z boku może docisnąć dłoń prawą, tak żeby prawą rozluźnić, czyli prawe ramię, prawy bark jest całkowicie swobodny. Wtedy robię spokojny wdech. I z wydechem głowę pochylam w lewo. Naturalnie, tyle ile mogę w tym zakresie, jaki moje ciało posiada. Nie podciągam lewego barku do ucha. Nie siłuję się ze swoją szyją. Bardziej skupiam się na tym, żeby poczuć rozciąganie w prawym kącie szyi. Od ucha gdzieś aż po bark. Nadal spokojnie, uważnie oddycham. Delikatnie teraz rotuję twarz w dół, tak żeby poczuć rozciąganie bardziej w tylnej części kantu szyi. A następnie delikatnie rotuję twarz i głowę w górę, tak żeby poczuć rozciąganie przedniej części prawego kantu szyi, powiedzmy gdzieś od żuchwy poprzód ramienia.
Wracam twarzą równo w przód i z wdechem unoszę do pionu. Zabieram ręce, zamieniam splot o jeden palec. Podciągam krzyż do pionu, wycofuję barki, łokcie. Robię głęboki wdech. I z wydechem prostuję ręce, ściągam dłonie, opieram kciuki o podstawy dużych paluchów stóp. I z wdechem naciskam kciukami na te podstawy dużych paluchów stóp i unoszę mostek wyżej. Z wydechem odstawiam dłonie troszkę dalej. Naciskam na podłoże. Z wdechem unoszę pierś, już robię łuk w plecach. Z wydechem jeszcze troszkę odstawiam ręce, stoję na kłykciach. Jeszcze jeden wdech. Wydech, jeszcze dalej dłonie. Z wdechem mostek w górę. Odchylam głowę, jeśli mam taki ruch. Spokojny wydech. I z kolejnym wdechem unoszę głowę. Unoszę tłum do pionu. Uginam łokci i teraz opieram sobie ręce na prawym biodrze. Prawa dłoń przytwierdza lewą, tak żebym nie musiała pracować lewą ręką, mogła całkowicie ją rozluźnić od barku aż po dłoń. Wtedy robię spokojny wdech, czubek głowy wędruje w górę aż od pośladków. I z wydechem pochylam głowę do prawego barku. Tyle ile mogę, tak żeby poczuć rozciąganie w lewym kancie szyi. Jeśli ktoś nie może zginać nóg tak głęboko, intensywnie, tudzież długo, no to można zmienić pozycję i zrobić to na przykład w siedzie skrzyżnym. Powolutku rotuję głowę i twarz lekko w dół, czując, jak zmienia się ściąganie w kancie szyi. Odkręcam głowę, twarz lekko w górę. Wracam twarzą w przód i z wdechem do pionu, a następnie uniesiemy ręce do sufitu, wyprostujemy łokcie, spojrzymy na dłonie, ustawimy je równoległe względem siebie na szerokość barków i powydłużamy wszystkie stawy. W łokciach, znaczy łokcie, nadgarstki, wszystkie stawy w palcach. Tak jakbyśmy chcieli sięgnąć wyżej, ale bez napięcia. I następnie twarz patrzy w przód. Robię głęboki, spokojny wdech. I z wydechem, szerokim łukiem opuszczam ręce w dół. I przejdziemy do pozycji Virasana, czyli kolana ustawiamy na krawędziach maty. Duże paluchy łączymy na środkowej linii maty. Odstawiamy pupę do pięt. Jeśli znowu nie mam takiego głębokiego ugięcia w kolanach, mogę sobie podłożyć na przykład
poduszkę między pośladki a pięty i wtedy ten siad będzie możliwy. Zawieram mięśnie pośladków, z wdechem wydłużam oś ciała, z wydechem rozluźniam brzuch, pochylam powolutku tułów i w momencie, kiedy czuję, że pośladki odrywają się od pięt, stawiam przed sobą dłonie, naciskam nimi na ziemię, prostuję łokcie, tak żeby osadzić pupę na piętach. Brzuch całkowicie miękki, tak żebym mogła z wdechem się wydłużyć. Z wydechem znowu rozluźniam brzuch, wędruję jedną dłonią dalej, drugą. Dociskam dłonie do ziemi, osadzam pośladki na piętach. Wdech. Z wydechem sięgam jeszcze dalej rękami. Kolejny wdech. No i sięgam już do swojego maksimum. Opuszczam czoło. Bądźcie czujni, nawet jeśli macie taką łatwość w układaniu łokci prostych na macie, to troszkę ją nieście. Tak, żeby poczuć, że między dłońmi a krzyżem jest prosta linia. Nogi miękną całkowicie, tak żeby zasiadły na łydkach, pośladki na piętach, tak żeby ustabilizować ten skraj ciała. Ręce są aktywne, dłonie jednakowo przylegają i naciskają na ziemię, przy czym ten nacisk jest taki, żeby utrzymać kontakt między dłońmi a pośladkami, ale żeby się nie zacisnąć na szyi. Więc używam siły tyle, ile potrzebuję, nie nadmiernie. Oczywiście jest to kwestia praktyki i wyczucia, kiedy jest nadmierne użycie siły, kiedy jest za małe użycie siły, a kiedy jest w sam raz. No ale po to ćwiczymy, żeby do tego stanu równowagi dotrzeć. Jeśli zwiększyła się przestrzeń w ciele, mogę wysunąć troszkę głębiej czoło. Też nie spieszcie się z oddechem. Wykorzystujcie oddech do tego, żeby poznawać swoje ciało tak od wewnątrz. Z wdechem. Rozpoznawać, gdzie są napięcia, które mnie blokują przed swobodnym oddechem. A z wydechem te napięcia puszczać, uwalniać z ciała, jeśli są. Robię spokojny, głęboki wdech.
drugi do końca wydech. I z kolejnym wdechem unoszę się do klepku podpartego. Kolana, stopy na szerokość bioder. Z wdechem robimy wklęsłe plecy, otwieramy front kręgosłupa. A z wydechem kocim grzbietem rozciągamy tył kręgosłupa. Wdech. I wydech. Na wydechu brzuch jest mocny, tak żebym miała się skąd wygarbić. Z kolei na wdechu brzuch rozluźniam, ale używając ręki nóg oddalam brodę od pośladków. Wydech. I wdech. I jeszcze raz wydech. Jeszcze raz wdech. I jeszcze raz wydech. Z kolejnym wdechem tu wraca do poziomu i ustawimy sobie wszyscy tą samą, czyli na razie nie jestem z szarym odbiciem. Prawą stopę ustawiamy przy wnętrzu prawej dłoni. Stopa jest aktywna, więc podstawa dużego palucha, podstawa małego paluszka, środek pięty i zewnętrzny kant stopy cisną w matę. Natomiast dbamy o to, żeby nie zapadać się tym wewnętrznym łukiem stopy, więc przed tym ruchem trochę nas zabezpiecza rozszerzanie palców stóp, a tak na dobrą sprawę to docisk podstawy dużego palucha. I naciskam stopą prawą na ziemię. I unoszę tułów. Unoszę tułów tak, żeby wydłużyć grzbiet uda lewego. Przy czym, uwaga, nie wypinam pośladków, tylko podkręcam kość łonową w stronę brody, więc dobrze jest też ten pośladek lewy troszkę wzmocnić. I żeby nie chwiać się na boki, ktoś obcy jest na klatce, to dociskamy zarówno wewnętrzny kant stopy prawej, jak i wewnętrzny kant stopy lewej do ziemi. Z wdechem unosimy ręce do sufitu. I z wydechem miednicę opuszczam w dół i skręcam tułów w prawo, opuszczając ręce do poziomu. Od prawej stopy się odpycham, z wdechem unoszę tułów, ręce w górę. I z wydechem miednica w dół, skręcam ciało tu w lewo, opuszczam ręce do poziomu. I znowu od prawej stopy ruch się zaczyna, wdech w górę. I naprawdę z tym wdechem się wydłużam. I wydech, skręt w prawo. Wdech. Wydech. Skręt w lewo. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Jeszcze raz wdech. Wydech.
Wdech. I wydech. Z wdechem w górę. I z wydechem pochylamy tułów, stawiamy dłonie tam, gdzie były poprzednio. Zabieramy nogę prawą. I analogicznie ustawiamy lewą stopę przy wnętrzu lewej dłoni. Podstawa dużego palucha, małego paluszka, środek pięty, stoją w macie, dociskają do ziemi, podobnie grzbiet stopy prawej. I od stopy lewej unoszę tułów, podkręcam kość łonową, wzmacniam troszkę prawy pośladek, z wdechem unoszę ręce do sufitu. To jest taki ruch, żebym poczuła, że mój kręgosłup się wydłuża. Powiedzmy, że nogi są ciężkie, ale od miednicy ręce wydłużają cały kręgosłup. Robię głęboki wdech. I z wydechem miednica schodzi w dół. Ja się skręcam najpierw w lewo, puszczam ręce do poziomu. Wdech od lewej stopy w górę. I wydech, miednica w dół, skręt w prawo, ręce do poziomu. Wdech od stopy w górę i wydłużam kręgosłup. Wydech, w lewo skręt. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech i wydech. Z wdechem w górę i z wydechem pochylamy tułów, stawiamy dłonie tam, gdzie stały, zabieramy nogę prawą, przepraszam, lewą i dla wyrównania z wdechem klęsłe plecy. Z wydechem koci grzbiet. Wdech. Wydech. I jeszcze raz. Wdech. Wydech. Z kolejnym wdechem tu wraca do pionu. Stawiamy sobie znowu prawą stopę przy wnętrzu prawej dłoni. Nosimy się tym razem na opuszki palców rąk. I zaczniemy od tego, że grzbiet stopy lewej naciśnie na ziemię. Wzmacniam lewy pośladek i opuszczam miednicę w dół w stronę prawej pięty. I z wdechem unoszę tylko ręce i tułów w górę. Z wydechem, uwaga, naciskam stopą prawą, unoszę biodra. Teraz naciskając prawą stopą, wchłaniam prawą pachwinę, wycofuję pośladki i pochylam tułów do nogi prawej. Dłonie stawiam przed stopą. To, co ważne, żeby palce stopy nie odrywały się od ziemi, żeby mieć cały czas kontakt całej stopy z ziemią. Nie muszę prostować nogi i kombinować. Raczej skupcie się na razie na tym, żeby poczuć stopę w macie i poczuć pachwinę prawą, to że ona się ugina i że ja mogę się od tej pachwiny wydłużyć. Z kolejnym wdechem miednica w przód i w dół, ręce w górę. Pilnuję, żeby kolano prawe nie leciało na zewnątrz.
z wydechem. Miednica w górę, w tył, tułów, przód. Wdech, miednica w przód i w dół, ręce w górę. Wydech, miednica w górę, w tył, ręce tu, w dół. Jeszcze raz wdech. Wydech. I jeszcze raz. Wdech. Spleciemy dłonie, odkręcimy wnętrza dłoni do sufitu. Cały czas oddychajcie, nie zatrzymujcie się w oddechu. Troszkę naciskam stopą prawą, delikatnie unoszę miednicę wyżej i sięgam rękami aż za głowę. Tak jakbym chciała ustawić ręce nad stopą lewą. Uwaga, lewe biodro kieruję w przód. Rozciągam intensywnie lewy bok ciała. No i odchylam głowę, tak żeby spojrzeć na sufit. Palce dłoni niech nacisną na grzbiety rąk. Doprostowuję łokcie, robię głęboki wdech. Z wydechem mogę troszkę przysiąść. Z wdechem tułów, ręce wracają do pionu, rozplatam dłonie. I z wydechem naciskam stopą prawą, wycofuję biodra. Pochylam tułów. I uwaga, teraz unoszę palce stopy prawej, także tylko pięta zostanie w ziemi. I wbijając piętę w ziemię, zaczynam wycofywać pośladek prawy, aż nogę wyprostuję. Jeśli mogę. I dbam o to, żeby palce stopy prawej były rozszerzone, skierowane do twarzy i w ogóle grzbiet stopy skierowany do goleni. Natomiast przedni łuk stopy wypycham w przód, wewnętrzny kant. No i generalnie chodzi o to, żeby poczuć rozciąganie z tyłu nogi od pięty prawej do prawego pośladka. Robię to z wdechem. A z wydechem wysuwam brzuch po udzie. No i jeśli mogę, to wędruję rękami dalej. Chwilę sobie trwam, oddychając w tej pozycji. I razem z oddechem robiąc takie mikro poruszenia. Czyli czując swoje ciało. Rozluźniam szczęki, uwaga. A następnie uginam kolano prawe. Stawiam dłonie tam, gdzie były. Zabieram nogę. I ustawiam analogicznie lewą stopę przy lewej dłoni. Unoszę się na opuszki palców rąk, grzbiet stopy prawej ciśnie w matę. Opuszczam miednicę w stronę pięty i z wdechem unoszę ręce i tułów. Pilnuję, żeby teraz lewe kolano nie odwodziło się na zewnątrz. Z wydechem stopa naciska, unoszę biodra, wchłaniam pachwinę lewą, wycofuję ten lewy pośladek i pochylam tułów do nogi. Przy czym teraz palce stopy stoją, czyli grzbiet stopy się rozciąga, troszkę tył uda, miękne w pachwinie, w brzuchu, z wdechem miednica w przód i w dół, ręce w górę, wydech, miednica w górę, w tył, tułów, ręce w dół. Wdech. Nie, kropka. Wydech.
Wdech. Wydech. Jeszcze raz wdech. Chwilę zatrzymujemy się w tej pozycji, splatamy dłonie automatycznie i zamieniamy z plata jeden palec. Odkręcamy wnętrza dłoni do sufitu. Troszkę z wdechem naciskam stopą lewą, unoszę troszkę miednicę i z wydechem sięgam rękami za głowę. Tak jakbym chciała je nad stopą prawą teraz ustawić. I uwaga, prawe biodro w przód. Tak żeby poczuć rozciąganie w prawym boku ciała. Głęboki wdech. Z wydechem odchylam głowę, żeby spojrzeć na sufit. Pilnujcie kontaktu wewnętrznych kantów stóp z ziemią. Jeszcze jeden wdech. Z wydechem przysiadam. Z wdechem tułów, ręce do pionu rozplatam. I z wydechem wycofuję biodra, pochylam się do nogi, unoszę stopę, naciskam piętą i wypychając i wbijając piętę w ziemię, wycofuję lewy pośladek, rozciągam tył lewej nogi, wydłużam tułów i robię skłon. Nie zaciskajcie się w szczękach w tym skłonie, nie zaciskajcie się w brzuchu, bo to wcale nie pomaga. Poczujcie wydłużanie z tyłu nogi lewej. Wystarczy grzbiet stopy skierować głębiej do goleni. I powolutku uginam kolano, stawiam dłonie, zabieram nogę, z wdechem wklęsłe plecy, wydech, koci grzbiet. I jeszcze raz, wdech, wydech. W górę wdech i wydech. I muszę na chwilę zniknąć. Uklękniemy teraz przodem do siebie i uklękniemy bardziej z lewej strony maty. Kolana niech będą na krawędzi przedniej. Dłonie ustawiamy na biodrach. No i teraz prawą stopę ustawiamy na krawędzi przedniej maty. W ten sposób, że stopa nie jest równo pod kolanem, tylko jest dosłownie o całą stopę dalej. Prawa ręka wędruje na prawe kolano wewnątrz i pilnuje tego, żeby kolano nie leciało w przód. Więc raz, że pilnuje ręką, ale dwa, stopa pracuje. Czyli wewnętrzny kant stopy dociska do ziemi, tak jakbym chciała stamtąd wydłużać wnętrze nogi w stronę kolana. Z wdechem uniesiemy lewą rękę do poziomu. Z wydechem schodzimy miednicą w stronę prawej pięty i szerokim łukiem sięgam lewą ręką aż w górę tam nad kolanem prawym.
Z wdechem ręka wraca tą samą drogą. Ja odpycham się od prawej stopy i sięgam ręką w przeciwnym kierunku, w górę. Z wydechem stopa prawa ciśnie na ziemię, wchłaniam pachwinę prawą i pochylam tułów nad nogą. I znowu nie chodzi o to, żeby tutaj całkiem wyprostować nogę, tylko żeby poczuć kontakt stopy z ziemią i poczuć pachwinę. Poczuć, że tu w skłonie pachwina się ugina. No i pilnuję, żeby kolano nie leciało w przód. Wdech, wracam do pozycji wyjściowej. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech, wydech, wdech, wydech i wdech. I jeszcze raz. Wydech. Wdech, wydech i wdech. Opuszczamy dłonie do bioder, zabieramy nogę prawą, wędrujemy na lewą, na prawą stronę maty i ustawiamy analogicznie lewą stopę, nie pod kolanem, tylko o stopy dalej. Lewa dłoń wędruje na lewe kolano i stopą i dłonią pilnuje, żeby kolano nie leciało w przód. Z wdechem prawa ręka do poziomu. Z wydechem miednica do pięty lewej. Skręcam się, sięgam prawą ręką w górę. Wdech w przeciwnym kierunku. I wydech, skłon do nogi, czując ugięcie w pachwinie. Wdech, pozycja wyjściowa. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech, wydech, wdech, wydech, wdech i jeszcze raz, wydech. Wdech, wydech i wdech. Opuszczamy dłonie, zabieramy kolano, staniemy sobie do psa z głową w dół. Stopy, dłonie, dłonie na szerokość barków, stopy na szerokość bioder. Naciskamy dłoni, można na początek unieść pięty, ugiąć troszkę kolana, żeby złapać kontakt rąk z ziemią. Wydłużamy tułów aż po pośladki. Uginając stawy skokowe, opuszczamy niżej pięty i rozprostowujemy nogi. Dbam o to, żeby się nie zapadać, nie wisieć w tym psie, stać świadomie, aktywnie, czuć kontakt z ziemią, od ziemi rosnąć do nieba tyle, ile mi ciało pozwala, więcej tak się nie da, poza ciało nie wychodźcie. I od pośladków rozluźniam głowę.
Jednakowo stoję na prawym, lewym boku ciała. Robię spokojny wdech. Spokojny wydech. I z kolejnym wdechem, obserwując swoje nogi, przechodzę do psa z głową w górę. Czyli głowę unoszę, kropka, nie. Na końcu. Z wydechem najpierw głowa, unoszę biodra, wracam do psa z głową w dół. Rozciągam się. I jeszcze raz z wdechem, obserwując nogi, tak żeby się nie chwiać na boki. W górę pies. I wydech. Pies z głową w dół. Kropka ewidentnie daje znać, że jest głodna. Chwilę się z głową w dół stoję. I jeszcze raz. Do psa z głową w górę z wdechem. Z wydechem, uwaga, kij. Wdech. Pies z głową w górę. I wydech. Pies z głową w dół. Połączymy stopy. Palce stóp rozszerzamy, łączymy wewnętrzne kostki. W ogóle nogi łączymy tak, jakbyśmy chcieli zbliżyć jedną do drugiej. Ten ruch powinien dać nam powera do tego, żeby unieść wyżej pośladki. Wydłużyć tułów. Teraz zastanawiam się, która noga jest nogą zewnętrzną od ekranu. Jak już będę wiedziała, która to jest moja noga zewnętrzna od ekranu, to z wdechem tą nogę unoszę w górę. Rozciągam się. A z wydechem unoszę piętę nogi wewnętrznej, tej, która jest na ziemi. Uginam kolano nogi uniesionej, stawiam stopę między dłońmi i skręcam się 90 stopni, także wyląduję twarzą do ekranu. Staję na opuszkach palców rąk, robię głęboki, spokojny wdech. Z wydechem dociskam zewnętrzne kanty stóp, wzmacniam uda. I robię taki ruch, jakbym chciała piętami rozerwać matę na boki, także poczuję, że guzy pluszowe unoszą się w górę. Wtedy wędruję rękami w przód, opuszkami palców rąk i puszczę miękko głowę. Stoję na nogach, więc w każdym momencie mogę unieść ręce i nie przewrócę się. Dobrze jest to sprawdzić. Nogi są aktywne, za to brzuch rozluźniam. Kiedy uniosę nadgarstki wyżej, mogę rozciągnąć plecy. A następnie jedną dłoń wkładam w biodro, drugą dłoń, wzmacniam nogi, unoszę brodę, łokcie do sufitu, tak żeby barki nie wisiały i z wdechem wszystko w górę. Ręce w górę, z wydechem zeskok, łączę stopy razem,
Z wdechem uginam kolana, łączę dłoń na wysokości mostka. Z wydechem skop. Będą pozycje stojące, więc skręcam prawą stopę 90 stopni, także stopa stanie na środkowej linii maty. Naciskam stopą na ziemię, wzmacniam udar, doprostuję kolano. Robię głęboki wdech, otwierając klatkę piersiową frontem do ekranu. I z wydechem stopa prawa ciśnie, wchłaniam pachwinę i prawą ręką sięgam jak najdalej od pachwiny, ażeby rozciągnąć prawy bok ciała. Mogę lewą piętę odsunąć troszkę dalej. Lewa ręka kontruje. Rozciągam też tył nogi prawej. W końcu stawiam dłoń na goleni i lewe ramię ustawiam do pion. Dociśnijcie dobrze zewnętrzny kant stopy lewej, tak żeby poczuć, że na tej lewej nodze też stoję. Stoję na obu nogach, mogę sobie pooddychać. Otworzyć pierś. Zjedzony. Dbam o to, żeby wewnętrzny kąt stopy prawej pracował w macie. U do prawy skręcam na zewnątrz i od tego wewnętrznego kantu prawej stopy unoszę mostek, unoszę lewą rękę. Robię głęboki wdech. Z wydechem wzmacniam nogi, także odpuszczę dolną rękę i nic się nie wydarzy. I z wdechem od nóg unoszę się w górę. Wyrównuję stopę prawą i skręcam stopę lewą. Dociskam stopą do ziemi, prostuję kolano, robię głęboki wdech. I z wydechem wchłaniam pachwinę lewą. I teraz lewą ręką sięgam daleko, daleko od pachwiny. Aż rozciągnę się i odstawię dłoń do nogi, prawe ramię do sufitu. Opieram się porządnie na lewej nodze, na jej zewnętrznym kancie. Na prawej nodze, przepraszam. Lewe udo skręcam na zewnątrz i od wewnętrznego kantu stopy lewej unoszę mostek. Czubek głowy oddalam od krocza. Głęboki, spokojny wdech. Z wydechem wzmacniam nogi, odpuszczam dolną rękę i z wdechem w górę. Wyrównuję stopy. Z wdechem ręce do sufitu. I wydech, ze skok. Wdech, uginam kolana. Wydech, skok. Skręcam stopę prawą analogicznie. Lewa ręka sięga nad lewą stopą, tak żebym poczuła, że się na niej opieram. Robię głęboki wdech. I nie tracąc kontaktu lewej stopy z ziemią, z wydechem uginam prawe kolano. Aż zejdę do kąta prostego. Czasem trzeba sobie ten rozkrok dostosować. Pilnuję stopy lewej. Tam nic się nie zmienia. Skręcam twarz nad prawe ramię. I przy okazji patrzę na prawe kolano. I też dbam o to, żeby to kolano nie leciało w przód, więc ruch jest taki, że od pachwiny prawej wydłużam wnętrze nogi do kolana, a później zewnętrznym kantem uda wraca ruch do pośladka i dostawiam lewą piętę, lewą stopę.
Waga barki opuszczam od uszu. Wydłużam ręce, z każdym wdechem czubek głowy rośnie. Z wydechem mogę troszkę przysiąść. Jeszcze jeden wdech. Spokojny wydech. I z wdechem naciskam nogą, prostuję ją. Wyrównuję stopę, kropka, zejdź. Skręcam stopę lewą. Prostuję nogę w kolanie i teraz skupiam się na nodze prawej. Sięgam prawą ręką daleko, tak żeby stanąć na tej prawej nodze, oprzeć się na niej. Robię głęboki wdech. I z wydechem uginam lewą nogę. Analogicznie, czasem trzeba dostosować rozkrok i pilnuję prawej stopy. Ona się nie odrywa od ziemi. Skręcam głowę w lewo i kontroluję kolano. Od pachwiny wnętrze uda wydłużam do kolana, później zewnętrznym kantem ruch wraca do pośladka i dostawiam stopę prawą. Barki opuszczam od uszu, jedną dłoń oddalam od drugiej. Robię głęboki wdech, czubek głowy rośnie. Z wydechem mogę trochę przysiąść. Jeszcze jeden wdech. Uwaga na prawą rękę, niech nie opada, niech nie będzie ciężka. Wydech. I z wdechem naciskam stopą, prostuję nogę, wyrównuję. Kolejny wdech do sufitu ręce. I wydech, zeskok. Wdech. Wydech, skok. Dzisiaj kropka jest pobudzona. Skręcam stopę prawą. Prostuję nogę, jest wdech. Z wydechem uginam prawą nogę. Sięgam, kropka, zostaw. Sięgam prawą ręką przed stopą, aż lewa dłoń wędruje na biodro. I podchodzę sobie stopą lewą do prawej. Uwaga, dłoń prawa stoi na odległość boku ciała. Czyli to, co mam między pachwiną a pachą, to mam teraz między piętą a dłonią i troszkę jeszcze na zewnątrz od stopy ustawcie rękę. I trzeba się na tej dłoni oprzeć, na palcach. Będziemy iść do półksiężyca. Czasem przydają się kostki, tak żeby było troszkę wyżej podparcie. Więc opieram ciężar ciała na nodze prawej, troszkę też na ręce prawej i zaczynam unosić lewą nogę w górę. Unoszę prostą nogę, skręcam ją na zewnątrz i naciskając stopą prawą na ziemię, zaczynam doprostowywać nogę. Jak mi się uda. Jeśli jest problem, no to biorę sobie podparcie. Książkę, klocek, kostkę, krzesło, cokolwiek stabilnego, tak żeby tułów mógł być troszkę wyżej. No i uwaga. Lewą nogę odkręcam na zewnątrz i ona jest mocna. Im wyżej uniesiecie tą lewą nogę, tym będzie wam lżej stać. I od prawej ręki unoszę prawą rękę do, lewą rękę do sufitu. Czubek głowy oddalam od krocza, a tak na dobrą sprawę też od pięty lewej. Robię głęboki, spokojny wdech. Spokojny wydech. Działam tak, jakbym chciała się oprzeć plecami o ścianę. Oba uda są odkręcone na zewnątrz. Jeszcze jeden wdech.
I z wydechem powolutku uginam nogę prawą, odstawiam lewą i unoszę się w górę. Wyrównuję stopy i skręcam lewą stopę w bok. Najpierw prostuję nogę, robię głęboki wdech. Z wydechem uginam nogę lewą, sięgam dłonią przed stopą. Dłoń prawa wędruje na biodro i podchodzę sobie prawą stopą do lewej. I znowu odległość boku tułowia, troszkę ustawiam dłoń na zewnątrz. Staram się nie opuszczać tułowia w dół, piersi, tylko cały czas utrzymać się skręconą frontem do ekranu. No i przenoszę ciężar ciała między stopą a dłonią, tak żeby unieść nogę prawą. Nogę prawą wzmacniam, pięty od siebie oddalam, palce kieruję do twarzy. I naciskając stopą lewą na ziemię, zaczynam prostować kolano. Oba uda rotuję na zewnątrz i unoszę rękę prawą do sufitu. Im wyżej noga prawa, tym lżejsza jest. Znowu próbuję się oprzeć o wirtualną ścianę, otworzyć pierś. Robię głęboki wdech. Z wydechem uginam nogę lewą, odstawiam prawą stopę daleko, unoszę się w górę, wyrównuję stopy i już nie będziemy skakać, tylko dłonie opuszczamy do bioder, a następnie z wydechem pochylamy tułów w dół, za kostki i opuszczamy tułów do skłonu. Nogi są mocne, pośladki uniesione. Od pośladków wydłużam tułów, rozluźniam brzuch. Ja na chwilę zejdę z maty i sprawdzę, czy wystarczy nam baterii w laptopie. Pamiętajcie o tym, żeby spokojnie oddychać, rozluźniać szczęki. Następnie uniesiemy się na opuszki palców rąk, skręcimy stopy w stronę prawą, uginamy prawą nogę, stawiamy dłonie po bokach stopy i unosimy prawą nogę w tył i w górę. Rozciągamy się, a następnie opuszczamy tą nogę w dół, do psa z głową w dół, ze stopami razem. Jeśli potrzebuję, to dostosowuję dystans między dłońmi a stopami, tak żeby ciało rozciągnąć, wydłużyć, ale też żeby móc stanąć i wnętrze ciała rozluźnić, oddychać chwilę.
spokojny, głęboki wdech. I z wydechem uginamy kolana, klękamy do Virasana. Chwila w Virasana, odpoczywamy. To znaczy rozluźniam twarz, czoło, punkt pomiędzy brwiami, szczęki, język. Rozluźniam szyję. Miękny w brzuchu, a całkowicie miękny teraz w nogach. One dużo pracowały, więc pozwalam teraz na to, żeby się rozluźniły, żeby odpoczęły. Poczujcie, pozwólcie sobie poczuć ciężar ud na łydkach, ciężar pośladków. Na piętach. Poczujcie wydłużanie grzbietów stóp w macie. Poczujcie takie delikatne rozciąganie grzbietów ud. Spokojny, głęboki wdech, równo w oba płuca nabieram powietrza. Spokojny do końca wydech, brzuch mięknie całkowicie, miękną nogi, twarz. Jeszcze jeden wdech. Jeszcze jeden wydech. A następnie podejdziemy dłoni do kolan, naciskamy rękami na ziemię, unosimy tułów, zrobimy sobie prawie na koniec wielbłądy, więc jak ktoś ma cienką matę, można albo użyć koca, albo coś sobie albo zgiąć po prostu matę, złożyć matę też, żeby było troszkę jej więcej pod kolanami. No i klękamy, kolana na szerokość bioder, grzbiety stóp niech zostaną w macie. No i na początek dłonie ustawiamy na biodrach. Kciuki są na krzyżu, pozostałe palce, to jest bok bioder. Robimy sobie spokojny wdech. Z wydechem naciskamy grzbietami stóp, wzmacniamy dół pośladków i wypychamy biodra w przód. Z kolejnym wdechem od dłoni, które cisną tam na pośladki, unosimy mostek w górę, rozciągając się od bioder przez dolne żebra aż do mostka. I z wydechem odchylamy głowę. Chwilę trwamy, oddychamy. Jestem czujna, czujny. I równo stoję na lewej, prawej nodze.
żeby nie było tak, że robię wygięcie tylko z jednej strony ciała. Z wdechem powolutku noszę tułów. Wycofuję z powrotem biodra. Rozluźniam ręce, czubek głowy do sufitu. Nie zamykajcie oczu, tak żeby nie stracić kontaktu z rzeczywistością. No i pozwólcie, żeby teraz barki opadły swobodnie w dół od uszu, czyli żeby szyja się wydłużyła. A nawet mogę opuścić brodę do mostka i troszeczkę zrolować górną część pleców, czyli zbliżyć bark do barki. Jak się sytuacja uspokoi, w sensie oddechu, świadomość wróci, znowu stawiam dłonie na biodra, robię spokojny wdech, z wydechem wzmacniam dół pośladków, wypycham biodra w przód, z wdechem unoszę mostek w górę, z wydechem, uwaga, uginam troszkę kolana, tak żeby odchylić całą pozycję do tyłu. Opuszczam głowę, no i zahaczam się jedną dłonią o piętę, drugą. I uwaga, w tej pozycji ja nie stoję na rękach, tylko naciskam grzbietami stóp na ziemię. Wypycham biodra w górę. I z każdym wdechem otwieram pierś. Bardzo ważny jest tutaj oddech. I z wdechem puszczam rękami pięty, wracam, rozluźniam się, oczywiście wydłużając kręgosłup, puszczam miękko brodę w dół, lekko wygarbiam plecy, czyli pozwalam, żeby barki troszkę się zbliżyły tutaj z przodu, jeden do drugiego, tak żeby rozciągnąć przestrzeń między łopatkami. I wracam do pionu. Znowu stawiam dłonie. Jeśli tamta pozycja była bardzo intensywna, także nie mogłam oddychać, albo nie mogłam oddychać, to po prostu róbcie pierwsze wygięcie, tak? Z dłońmi na pośladkach. I tyle. Robię spokojny wdech. Z wydechem grzbiety stóp naciskają, wzmacniam dół pośladków, wypycham biodra i kość łonową. Wdech. Rozciągam front ciała. Z wydechem troszkę uginam kolana, żeby znowu znaleźć się nad stopami. Opuszczam głowę. No i teraz opieram się już całymi palcami stóp. Napięte. No i teraz mogę tymi palcami stóp nacisnąć. Naciskam grzbietami stóp, palcami stóp. Biodra wypycham w przód, a z wdechem pierś unoszę w górę. Starajcie się symetrycznie oddychać na lewe, prawe płuco, żeby równo porozciągać obie strony klatki piersiowej. I z wdechem puszczam, unoszę tułów, rozluźniam barki, robię spokojny wdech, czubek głowy do sufitu. Z wydechem puszczam brodę, roluję barki i plecy.
wdechem. Będzie jeszcze jedno wygięcie. Dłonie na biodra, robię spokojny wdech. Z wydechem grzbiety stóp naciskają, wzmacniam dół pośladków, wypycham biodra w przód. Wdech, mostek w górę. Wydech, uginam kolana. Odchylam głowę. No i stawiam całe dłonie na stopach. Jak już postawię, naciskam. I znowu wypycham biodra. Równo pracujcie lewą, prawą nogą, lewą, prawą ręką, lewym, prawym płucem. I wdech, puszczam ręce, unoszę się, z wdechem czubek głowy w górę, z wydechem broda do mostka, troszkę roluję górną część pleców. A następnie połączymy sobie kolana, połączymy grzbiety stóp. Powolutku odstawiamy pośladki do pięt. I również powoli, podpierając się rękami, będziemy pochylać tułów do nóg. Chodzi o to, żeby nie szarpnąć teraz nędźwiami, czyli dać sobie czas po to, żeby na wdechu lędźwia puściły napięcie i się wydłużyły. Więc kierujcie oddech teraz w plecy. Także poczuję, że z wdechem jednocześnie miednica siada w stronę pięt, a łopatki, czy tam żebra dolne, kierują się w stronę głowy. No i wędruję rękami. Dłonie są aktywne. Głowę puszczam miękko. Miękne w udach, w pachwinach. Jak już troszkę się sytuacja uspokoi, poczuję, że mam więcej przestrzeni w ciele, mogę unieść się na opuszki palców rąk i wysunąć dolne żebra głębiej po udach. I odpowiednio dalej odstawić pierś, głowę i pogłębić rozciąganie w plecach. I ostatecznie wycofujemy ręce. Prawa dłoń niech chwyci za lewy nadgarstek i połóżcie ręce na krzyżu. I rozluźnijcie ręce. Tak, żeby ciężar dłoni
tak osadził miednicę na piętach. Dał impuls do rozluźnienia. Zamienimy splot rąk. Rozplatamy ręce, kładziemy grzbiety dłoń przy grzbietach stóp. Totalna miękkość. Dłonie stawiamy przy kolanach, naciskamy rękami na ziemię, prostujemy łokcie, unosimy się i będzie relaks. Relaks sobie zrobimy z nogami ugiętymi, czyli siadam pupą na macie, dłoni podpieram się pod plecami, odkładam łopatki jak najdalej od pośladków i stopy ustawiam sobie troszkę szerzej niż pośladki, łączę kolana, w sensie rozluźniam nogi, żeby kolana mogły się połączyć i ręce kładziemy wzdłuż ciała, tak jak w klasycznym relaksie, czyli grzbiety dłoni od barków, sobie puszczam je miękko. I uwaga, oczy są przymknięte i na początek dociskając stopami do ziemi, zbliżcie i przylgnijcie górnym kantem krzyża do maty. A następnie ten nacisk przemieszczam z górnego kantu na dolny kant, tam przykroczy. Niech reszta ciała się naturalnie dostosuje do tego ruchu i poruszy. Następnie wracam do centrum, czyli płasko, kładę krzyż równo. No i teraz przenoszę docisk do prawego talerza biodrowego. Staram się nie przechylać kolan w prawo. A następnie ten docisk przemieszczam do lewego talerza biodrowego. Wracam do centrum. I już nie kombinuję.
Cały czas jestem łapą wewnątrz. Czuję swoje ciało. Czuję kontakt z ziemią. Czuję ciężar poszczególnych miejsc, które na tej ziemi leżą. I razem z tym ciężarem oddaję napięcie i zmęczenie. Doświadczam wrażeń, które płyną z ciała, z nóg, z rąk, z tułowia, z głowy. Żadnego z tych wrażeń nie zmieniam, nic nie poprawiam. Zauważam, przyjmuję, pozwalam, żeby te wrażenia przepłynęły dalej. Pozwalam, aby relaks przeniknął do każdej komórki mojego ciała. Aby zostanie każda komórka oczyszczona z napięć, z ciężaru, z tego, co jej nie służy, co jest już niepotrzebne. A w zamian w tą przestrzeń pojawi się naturalna energia. W każdej komórce jest. I powolutku otworzymy sobie oczy. Jeszcze się nie rozglądamy. Przekręcimy się na lewy bok ciała.
Położymy się na tym boku całkowicie bezwładnie. I tak miękko, spokojnie, podpierając się rękami, unosimy tułów i siadamy. Trochę było dzisiaj przeszkód i rozproszeń, ale mam nadzieję, że nie wpłynęły aż tak bardzo drastycznie na Waszą praktykę. Dziękuję.